Cześć, witam Was serdecznie. No cóż, dzisiaj nadszedł dzień, żeby pracować trochę z młotkiem. Ja już samochodzik podniosłem. Nie jest to w sumie potrzebne, ale chciałem tam wcześniej zajrzeć, co i jak. Natomiast no, nie mam dobrych wieści, ponieważ brutalna siła na pewno nie pomogła. Na pewno w moim przypadku nie pomoże, a przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ uderzałem wielokrotnie młotkiem w rozróżnik, a dokładnie elektromagnes, który mi ludzie doradzali, żebym uderzył, no i niestety nie działa, to chyba nie jest to. Więc i tak pewnie będę wyciągał rozrusznik, może nie dzisiaj, no nie mam do tego warunków zbytnich. Miejsca pod samochodem też jest trochę za mało, kiedy podniosłem go na lewarku. No ale też chciałem jednocześnie sprawdzić właśnie ten lewarek. To jest lewarek, który dokupiłem, on nie był w tym Fiacie, odkupiłem go od pewnego pana, ale jest to oryginalny podnośnik do tego typu samochodów, ponieważ ma nawet napis, nalepkę Fiat 26P. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Dosyć specyficznie się ten samochód podnosi. O, tutaj mamy takie miejsce, w które się wkłada rączkę. No i się kręci, tak? Tutaj mamy o nalepeczkę. Nie wiem, czy ją widać. O, teraz chyba widać. No i cóż, pokażę Wam, jak to wygląda w moim samochodziku. Nie wiem, czy zobaczycie, bo jest ciemno. Rozrusznik powinien być gdzieś tam. Nawet pokażę Wam, że uderzam w niego młotkiem, żeby później nie było zastrzeżeń, że coś robiłem źle. Okropny dźwięk dla mnie, ale no, takiej rady, taką radę usłyszałem. No i cóż, zaraz, uj, żeby się samochodzik nie przewalił. No i co, teraz już w ogóle żadnego dźwięku nie wydaje samochód. No więc póki co żegnam się z Wami, do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że niedługo będę miał coś więcej do powiedzenia. Trzymajcie się.